Szczęść Boże, witajcie bardzo serdecznie. W jednym z filmów pada taki dialog, taka wymiana zdań. A jaki macie program wyborczy? Program wyborczy? Raz w prawo, raz w lewo. Wiesz, to zależy. O zależnościach i relatywizmie dzisiaj opowie Wam Dominik. Zostańcie z nami. Witam Cię ponownie. Szczęść Boże. Jest takie jedno słowo, które współcześnie, we współczesnej dobie zdobywa coraz większą popularność i znaczy niemal wszystko. Jak się ogarnę, to się zabiorę za tą robotę. Co to znaczy? Jak mi się zechce? Jak wykonam inne czynności? Jak sobie odpocznę? Jak będę miał pomysł, jak się za to zabrać? Tak naprawdę znaczy to bardzo wiele albo w sumie nic. A Pan Jezus napomina nas, słowami Ewangelisty Mateusza, żeby nasza mowa była tak, tak, nie, nie. I od tego wszystko się zaczęło. Czy wyobrażasz sobie, żeby Maryja w momencie zwiastowania powiedziała aniołowi, jak się ogarnę? Nie, odpowiedziała tak. Czy wyobrażasz sobie, żeby młodzi stojący przed ołtarzem, narzeczeni, na pytanie, czy bierzesz o to tę niewiastę za żonę, tego młodzieńca za męża, żeby odpowiedzieli, w zasadzie chciałbym, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Pan Bóg oczekuje od nas tak, tak, nie, nie. Wyraźnego komunikowania, wyraźnego mówienia tego, do czego się zobowiązujemy, czego pragniemy. Wyraźnego deklarowania naszej woli. Zaczyna się od wypowiedzenia sobie tak w momencie przyjmowania oświadczyn. To moment bardzo mocno celebrowany i świętowany przez błogosławionych małżonków. Tak samo jak rocznicę ślubu, tak samo, albo może nawet nieco bardziej w pewnym sensie, świętowali swoje zaręczyny, czyli moment, kiedy wypowiedzieli sobie jednoznaczne tak. To samo dzieje się w momencie chrztu. To samo dzieje się jeszcze wcześniej w momencie ślubu, kiedy odpowiadamy na pytanie, czy zechcemy przyjąć i po katolicku wychować nasze dzieci. To samo dzieje się, kiedy wstajemy z uczuciem duchowej ulgi od kratek konfesjonału, kiedy słyszymy, że idź, ja odpuszczam Tobie Twoje grzechy. Nie słyszymy tego, że w zasadzie mógłbym odpuścić, ale albo wiesz co, odpuszczę Ci tak mniej więcej co drugi, albo tę pierwszą część, bo to pozostałe to są takie mało, to są trochę jednak wątpliwe. Jest jednoznacznie. Papież Benedykt XVI przestrzegał nas w jednym z pierwszych słów, które wypowiedział zaraz po wyborze na tron Piotrowy, że największym zagrożeniem współczesności jest relatywizm, jest ta względność, jest takie to zależy, jest takie ogarnianie się bądź nieogarnianie. Małe dzieci, które nam dane jest wychowywać, już są coraz większe, już są dorastające, oczekują od nas samego początku naszego tak, tak, nie, nie, naszej jednoznaczności. Kiedy nasz syn, będąc jeszcze takim małym szkrabem, zapytał się, czy to dobrze, że ciocia pali, było to na imieninach w rodzinie, ponieważ była akurat obok, kilka osób z rodziny też było, towarzyszyło temu zdarzeniu, odpowiedź padła, no wiesz, w zasadzie jednego, to tak nie szkodzi, no ale zaraz, zaraz, to szkodzi czy nie? Mamy być jednoznaczni. Współczesność oswaja nas z takim uciekaniem od jednoznaczności, od wyrazistości. Uciekamy od słowa małżeństwo. Coraz częściej słyszymy małżeństwo tradycyjne i małżeństwo jednopłciowe. Czymże jest małżeństwo tradycyjne? Po prostu małżeństwo jest małżeństwem. Nie ma innego małżeństwa, jak to po prostu jedyne prawdziwe. Uciekamy od jednoznaczności tego, że zabicie dziecka jest zabiciem dziecka. Aborcja, terminacja ciąży to takie słowa wytrychy, takie lelum po lelum tak naprawdę. Podobnie jest z eutanazją. Podobnie jest z uciekaniem od tego, żeby nazwać rozwiązłość seksualną osób eksperymentujących, szczególnie w obrębie jednej płci, że jest to po prostu sodomia. Uciekamy od takich słów jednoznacznych i
nawiązujemy trochę mimochodem, a może trochę świadomie do tego, jak to było kiedyś w czasach PRL-u, kiedy mówiło się o załatwianiu czegoś z zakładu pracy, czyli tak naprawdę chodziło o kradzież. Dzisiaj zdarza się, że są robione zakupy na firmę, a tak naprawdę do domu. Czyli również jest to kradzież, jest to oszustwo. Zwierzęta, które miewamy w domu, coraz częściej spotyka się określenie, że są to nasi członkowie rodziny, że to jest tak jak córeczka, tak jak synuś. Co więcej, przyjmując czworonoga ze schroniska, coraz częściej używa się słowa adopcja. Adopcja, słownik języka polskiego, podaje, że jest to usynowienie. Jakżeż można usynowić psa? Raczej nie. Półprawdy, niedomówienia, puste słowa. Coś, co chyba nieodłącznie towarzyszy każdej kampanii przedwyborczej. Jako społeczeństwo ufnie spoglądamy w tych, którym ufamy, że doprowadzą do tego, że życie poczęte będzie chronione. Że niewyjaśniona wciąż tajemnica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki zostanie wyjaśniona. I wiele, wiele innych obietnic, półprawd. Na początku było słowo. Na słowie można budować. Ale warunkiem jest to, żeby to słowo było czyste, prawdziwe. Zwróć teraz uwagę na słowa, a jeżeli jesteś w małżeństwie, jeżeli jesteś żonaty, bądź jesteś mężatką, zwróć się do swego męża czy do swojej żony i wypowiedz z najgłębszym przekonaniem, choćby to jedno słowo, o choćby to jedno zdanie, że ślubuję cię miłość, wierność i uczciwość małżeńską i to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak, tak, nie, nie. A co więcej, jest od złego pochodzi. Dziękuję ci za te kilka minut i za twoją cierpliwość. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. A zatem słowo. Czyste słowo. Prawda? Bez relatywizmów i bez zależności. Z tą refleksją Was zostawiam, a tymczasem z Panem Bogiem.